Witajcie bardzo kochani. W dzisiejszym programie, jako że mamy lato, jest dużo słońca, szczególnie tutaj w Hiszpanii. Chciałem trochę powiedzieć o krajach, które mają wystarczającą ilość słońca, tak jak kraje południowe, czy Hiszpania, Włochy, czy Grecja, czy Turcja ewentualnie. I o krajach, które są północne, jak Finlandia, Skandynawia, Polska. I chciałbym jakby zakreślić taką pewną różnicę między życiem w krajach północnych, a życiem w krajach południowych. Może zacznijmy od Hiszpanii, w kraju, w którym się znajdujemy. Otóż w Hiszpanii jest pod dostatkiem słońca. Dodam, że słońce ma bardzo pozytywny wpływ na organizm ludzki, pomaga w produkcji witaminy D, jak również bardzo dobrze wpływa na kości. Osoby, które mieszkają w kraju, który jest nasłoneczniony, mają po prostu więcej witalności, więcej energii w sobie. Można to zauważyć po zachowaniu osób z danego kraju, prawda? Są więcej jakby żywi, więcej energiczni. Ja po mojej jakby takiej eksperymentalnej podróży na Teneryfę mogę stwierdzić, że po pobycie na Teneryfie czułem się o wiele bardziej energetyczny, ponieważ więcej dni jest tam ze słońcem, a znaczy w Europie ogólnie jak jest zima, jest bardzo ponuro, jest bardzo chmurno, nie ma tego słońca i jednak to słońce ma duży wpływ na nasze samopoczucie, na naszą świadomość, na to jak się po prostu czujemy i jeżeli jest tego słońca pod dostatkiem, no osoba ma jakby więcej tych pozytywnych energii w sobie, prawda? I ja polecam naprawdę korzystanie ze słońca, jeżeli w tej chwili jest słońce w Polsce, ponieważ to słońce tak naprawdę jest samą energią, samą witaminą, która wchodzi do naszego ciała. Jak również jedzenie owoców z krajów, które są nasłonecznione, tak jak Hiszpania, mamy tutaj pomarańcze, mamy tutaj banany, mamy tutaj różnego innego rodzaju owoce, afajfo, czy tam daktyle, czy figi. Są to owoce wysokoenergetyczne, szczególnie figa, daktyl. W tych owocach naprawdę się koncentruje, magazynuje się dużo energii słonecznej. I ta energia się manifestuje tym, że owoc jest słodki, że owoc jest przyjemny w smaku, dzięki czemu możemy skorzystać właśnie z jedzenia owoców tutaj w Hiszpanii, czy to arbuza, czy melona, czy czegokolwiek innego. I w krajach północnych występuje oczywiście też jakby promienie słoneczne tam dochodzą, ale jeżeli jest okres zimowy, możemy poczuć się lekko depresyjnie, ponieważ nie ma tego słońca, jakby pewne poziomy pewnych hormonów jakby opadają w naszym organizmie i może wystąpić, czy tam w Szwecji, czy we Finlandii jest wysoki wskaźnik depresji. Wysoki wskaźnik depresyjny. Dlaczego? Ponieważ jest brak tego słońca. Jeżeli jest słońca wystarczającą ilość, nasze ciało tryska zdrowiem, tryska energią. Jeżeli tego słońca po prostu nie ma, no to wówczas pojawiają się jakieś komplikacje zdrowotne, mamy jakiś katar, czy mamy jakąś grypę, czy mamy jakiekolwiek inne zaburzenia w organizmie. Ja przypominam sobie, co mi powiedziała moja przyjaciółka, jak przyjechała na Teneryfę. Zaczął się okres jesienny. No i jej organizm już automatycznie zaczął chorować na grypę. Ponieważ już jakby miał zakodowane, że przychodzi jesień, to musi organizm zachorować sobie na grypę, ale znajdowała się pod moją opieką, także starałem się tej osobie pomóc w taki sposób, ponieważ podawałem dobre herbaty, ciepłe, z miodem i z cytryną, także wówczas jakby ta grypa była, ale była po prostu o wiele, przechodziła o wiele więcej spokojniej jak w Polsce. Nieraz niektóre grypy, które są w krajach skandynawskich, są bardzo ostre, wysoka gorączka, wysoka ilość wydzielin w organizmie się produkuje. Także ja jeszcze bym Wam polecił, jeżeli macie problemy z wydzielinami, że się pojawia wydzielina w gardle, czy się pojawia i macie kaszel i to wszystko, no to ja bym proponował ampułki z chromem. Ampułki z chromem, które po prostu można zakupić w jakiejkolwiek aptece i pobierać ten chrom, wówczas ilość tych wydzielin po prostu zmniejszy się diametralnie. Co tu jeszcze dodać?
Ja tak naprawdę, jeżeli macie okazję korzystać z słońca, jeśli macie okazję wyjechać do ciepłego kraju i przebywać tam jakiś czas, to skorzystajcie, drodzy kochani, bo naprawdę warto. Czy to są Indie, czy to jest Pakistan, czy to jest Dubaj, czy gdziekolwiek, bo naprawdę warto korzystać ze słońca. Oczywiście wszystko musi mieć swój umiar. Nie można też przesadzać ze słońcem, ale nie można też mieć tego słońca za mało. To musi po prostu, nasze życie musi być w takim jakby balansie, w takiej jakby równowadze. Jeżeli to życie i to pobieranie słońca będzie po prostu w takiej równowadze, to wszystko będzie ok u nas. Jeżeli będzie albo za dużo jednego, albo za dużo drugiego, no to zawsze są jakieś tam komplikacje zdrowotne, prawda? Także jeszcze raz Wam chciałbym podkreślić, iż jeżeli macie okazję udać się do kraju, w którym jest słońce, to jak najbardziej. Ja też poleciłbym Wam kąpiel w morzu, kąpiel w czystej wodzie w Morzu Śródziemnym czy w Atlantyku, ponieważ kąpiel w wodzie solonej daje Wam, drodzy kochani, dużo sił, dużo energii. Oprócz tego można wypić, jeżeli woda jest czysta, można popić jeden kubek wody słonej, ponieważ to oczyści nasz organizm z wszelkiego rodzaju substancji, które są toksyczne, które są nieczyste w naszym organizmie. Także mniej więcej to chciałem Wam powiedzieć o energii słonecznej, która jest dobrze wpływa na nasze ciało, dobrze wpływa na nasz umysł. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.